Jesteśmy we wnętrzu Skody Scali, zupełnie nowego modelu, który wyznacza nowy kierunek w Skodzie. Zmieniła się całkowicie stylistyka, jeżeli chodzi o Skodę, które będą następne modele, które będą również bazowały na Scali, czyli mam na myśli tutaj Skodę Kamiq. Scala, dlatego że ma wyznaczać się ten samochód nowy kierunek w Skodzie, w marce Skoda. Następne modele, które będą nowe premiery, będą za tym kierunkiem podążały. Mamy do dyspozycji 8-calowy ekran, który jest po raz pierwszy wysunięty poza deskę rozdzielczą. Mamy szereg asystentów wspomagających kierowcę. Mam na myśli tutaj asystent pasa ruchu, czy też system Side Assist, który będzie pozwalał nam uniknąć kolizji, wymijając jakiś pojazd, który będzie znajdował się w martwym polu. Między innymi mamy do dyspozycji złącza typu C i zaraz obok nich indukcyjną ładowarkę, która pozwoli nam bardzo szybko naładować telefon bez żadnego połączenia, ze względu na to, że jest to urządzenie indukcyjne. Dla tylnych pasażerów mamy do dyspozycji złącza USB, które pozwolą podładować tablet czy też telefon. Mamy między innymi do dyspozycji Virtual Cockpit, w którym możemy doposażyć Skodę. I mamy, jeżeli chodzi o po raz pierwszy, zmienną grafikę kierunkowskazów świateł tylnych, czyli takie płynne kierunkowskazy. Z tyłu można od razu zauważyć, że zmieniło się dużo, dlatego że nie mamy już znaczka na środku tylnej klapy, który zawsze w każdym modelu widniał. Mamy napis marki, czyli Skoda, na środku. I przede wszystkim przeciągnięta do połowy klapy tylna szyba, co odróżnia ten samochód na tle innych modeli. Z przodu, jeżeli chodzi o zmiany, mamy do dyspozycji światła typu full LED. Mamy mocno przeprojektowany grill, który też odróżnia go na tle innych, ale za tym kierunkiem Skoda będzie podążała. Mamy do dyspozycji wersję Active, Ambition i Style. Obecnie jesteśmy w wersji Style. Jeżeli chodzi o wersję Active, to jest to taka wersja, która ma zastąpić dotychczasowego Rapida. W Ambitionie już znajdziemy duży ekran 8-calowy, a w wersji Style znajdziemy to wszystko i dodatkowo jeszcze m.in. reflektory full LED czy pakiet chrom. Do dyspozycji mamy litrowy, 115-konny silnik benzynowy zestopniowany ze skrzynią manualną, 1.5 silnik 150-konny zestopniowany ze skrzynią automatyczną oraz 1.6 diesla. Wkrótce ta gama silników będzie uzupełniana o kolejne. Wszystkich chętnych, którzy chcą się przekonać o walorach Skody Scala, zapraszamy do naszego salonu. Mamy do dyspozycji auto testowe, jak i również auto na ekspozycji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony celem umówienia się na jazdę testową.